42 lata temu na mocy porozumień sierpniowych narodziła się Solidarność, ruch, który przyczynił się do obalenia komunistycznego reżimu. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Gdańsku. Gdańsk jest trwałym symbolem wydarzeń z sierpnia 80 roku. To tu rodziła się Solidarność. W sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie zawarte zostały porozumienia sierpniowe. Porozumienia ujęte w 21 postulatach, ale streszczające oczekiwania i troski milionów Polaków, napisał w liście skierowanym na uroczystość prezydent Andrzej Duda. Solidarność zwyciężyła, bo była wspólnym dziełem polskiego narodu. W chwili ciężkiej próby ukazała prawdę o nas, że jesteśmy odważnymi i wytrwałymi ludźmi, wrażliwymi na krzywdę i niesprawiedliwość, po bratersku otwartymi na potrzeby drugiego człowieka. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy szefowa jego kancelarii minister Grażyna Ignaczak-Bandych wręczyła działaczom opozycji antykomunistycznej wysokie odznaczenia państwowe. Porozumienia sierpniowe otworzyły drogę do utworzenia 17 września 1980 roku NSZZ Solidarność. Dawało to Polakom nadzieję na obalenie komunistycznych rządów. Droga do wolności była jednak długa. Porozumienie zawarte z komunistycznym rządem zostało krwawo zerwane. Komuniści za sprawą porozumień sierpniowych z 1980 roku dostali wyjątkową możliwość wejścia do polskiej historii z twarzą. Nie z szacunkiem, bo ten szacunek nie należy się tym, którzy służą obcemu mocarstwu i obcej racji stanu, ale mogli wejść do polskiej historii z twarzą, dokonać ekspiacji. Mieli 16 miesięcy na to, aby zrozumieć, że polski naród za sprawą Solidarności domaga się wolności i ta wolność płynie z serc i z umysłów Polaków. Mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki. Szansę zaprzepaścili 13 grudnia 1981 roku wraz z wprowadzeniem stanu Szanowni wojennego. Państwo, ale Solidarność nie pogodziła się z tym, że zostanie zdelegalizowana. Działała w podziemiu. Jak mówi jej działacz, prezes Stowarzyszenia Godność Czesław Nowak, siłę dawał papież, dziś święty Jan Paweł II. I papież, kiedy przyjechał do nas, do Polski, już po wymóg na władzach amnestii, nas wypuszczono z więzień, myśmy nadal działali. Myśmy się czuli, że papież stoi jakby na straży Polski, ale broni Polski i pokazuje nam, że nie wolno dopuścić do rozlewu krwi. Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymek do Polski powtarzał: nie ma wolności bez Solidarności. To on uczyłby za swoją patronkę obrać Matkę Bożą, mówił w trakcie homilii metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Święty Jan Paweł II ze swoim totus tuus, całkowitym oddaniem się Maryi. To on był duchowym inspiratorem Solidarności dokonujących się później przemian w Polsce. Dlatego zachowujemy w pamięci jego podróż do ojczyzny w 1979 roku i utrwalamy wypowiedziane wówczas w Warszawie słowa: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. NSZZ Solidarność od dekad nie zmienił swoich fundamentów. Nie wypiera się zapisanych w preambule wartości. Solidarność od 1980 roku jest ta sama, zaznaczał jej przewodniczący Piotr Duda. Dlatego to tak bardzo ważne, że Związek Zawodowy powstał właśnie z protestu robotniczego, że ma w DNA walkę o ludzi pracy, o prawa pracownicze. I tak do dzisiaj funkcjonujemy. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi o jakichś pseudowartościach, to my ich nie przyjmujemy do wiadomości, bo realizujemy testament naszych starszych kolegów i koleżanek z 80 roku, a ten testament jest nam znany. Dziś wyrazem Solidarności i dowodem na to, że jest wciąż żywa w naszym narodzie, jest pomoc, jakiej udzieliliśmy walczącej Ukrainie. Bo zagrożenie ze strony Rosji jest nadal aktualne, wskazywał premier Mateusz Morawiecki. I tak jak nasi robotnicy wywalczyli wolność wtedy przed 42 laty, tak dziś
żyjemy także w punkcie zwrotnym historii współczesnej, bo Ukraina nie może paść. Ich walka musi być zwycięska. To dlatego... Dlatego Polska, Polacy, rząd polski, społeczeństwo polskie robi wszystko, aby naszym sąsiadom w tej walce pomóc. Ta walka musi zakończyć się zwycięsko, tak jak walka robotników w 80 roku. Władze samorządowe Gdańska zorganizowały równoległe obchody 42. rocznicy porozumień sierpniowych. Po złożeniu kwiatów przed historyczną bramą numer 2 w sali BHP odbyła się debata, jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne.